kurwa węgorz. Węgorz. Ale piękny. Jakie takiego kiedyś? Ojeny, jaki ogromny, jaki. Siema ekipa, dzisiaj odcinek krótki, ale rzeczowy. Jestem mega szczęśliwy, bo udało mi się złapać mój rekord życiowy, jeżeli chodzi o węgorza. Dlatego postanowiłem nagrać dla Was krótki poradnik, przede wszystkim jak wybierać miejsce na węgorza, gdzie go szukać, no i jak ja łowię węgorze. Może zaczniemy od miejscówki. Przede wszystkim jak ja dobieram miejscówki. No w tym momencie, gdzie teraz jestem i gdzie złowiłem swojego życiowego węgorza, nie jest to miejsce przypadkowe. Po prostu dostałem namiar na to miejsce od teścia, który 15 lat temu mówił, że tu węgorze łowił, tak samo i leszcze. Dlatego przede wszystkim postanowiłem od tego miejsca zacząć. Miejsce dla mnie zupełnie nowe, nigdy tu nie łowiłem, był to mój pierwszy wyjazd i szczerze powiedziawszy, na początku myślałem, że nic tu się nie wydarzy, bo dosłownie całą noc nawet nie było dotknięcia, nic, sygnalizatory w ogóle jak zaczarowane milczały. No aż tu nagle 4 rano obudził mnie sygnalizator, także od razu byłem na baczność, ledwo zdążyłem wyjść z namiotu, bo spałem całą noc, także no ale udało mi się i wyciągnąłem tutaj węgorza 95 cm. Jeszcze go nie ważyłem, także ciężko powiedzieć ile on waży, natomiast no bardzo fajny, za chwilę go zobaczycie. Zobaczycie krótkie nagranie z holu. Niestety nie udało mi się nagrać tego odjazdu i brania. No, nie sądziłem, że to się cokolwiek dzisiaj wydarzy, dlatego tego nagrania z samego brania czy odjazdu tej ryby nie mam. Jeszcze wracając do miejscówki. Pozdrawiam swojego teścia. Twierdził, że jeżeli mam gdziekolwiek złowić węgorza, to na pewno tutaj, no i się to potwierdziło. I to jeszcze naprawdę bardzo fajna ryba, 95 cm, no dla mnie mega, jestem mega szczęśliwy, także miejscówka sprawdzona, na pewno będę ją tutaj katował. Dobra, nie przedłużając. Miejscówka, charakterystyczne cechy, no przede wszystkim było to łowienie z brzegu. Już na pierwszy rzut oka widziałem pełno powalonych drzew, konarów na dnie. Płytka woda przechodząca w mocny spad, później na spadzie zaczynająca się dosyć mocno roślinność, dlatego no, łowienie jest dosyć specyficzne. No i teraz, jak łowić w takich warunkach? Tak, jeżeli widzicie, nie wiem, gęsto zarośnięte dno, wtedy ten zestaw przygotować. Oczywiście jest to łowienie z gruntu, tak? Tylko jeżeli przygotujemy standardowy zestaw na łowienie z gruntu, to ta przynęta po prostu nam w te zarośla tam wejdzie i węgorz może po prostu jej nie zauważyć, nie zobaczyć, nie znaleźć. Dlatego co ja robię? No to przede wszystkim zacznę tutaj od zestawu, jaki ja przygotowuję. Jest to klasyczny, tradycyjny, najprostszy zestaw gruntowy, jaki może być. Nie jest tu nic skomplikowanego. Akurat w tym przypadku było to łowienie. Łowiłem na wędkę, w której używam żyłki. Ale oczywiście też fajnie się sprawdza plecionka, bo jest mocna, w momencie zaczepów można tą rybę wyszarpać i wtedy plecionka ze względu na swoją moc spokojnie nam do tego posłuży. No to tutaj mam akurat na wędkę, na którą złowiłem, mam tutaj żyłkę nawiniętą 0,26 bodajże. No tak, 0,26 bądź 0,25. Akurat to już nie ma znaczenia. Powyżej 0,20 na pewno. Do tego stosuję krętlik z agrafką, czyli mamy tą żyłeczkę tutaj 0,25 bądź 0,26, w każdym razie powyżej 0,20. Do tego przekładam krętlik z agrafką, do którego następnie przymocuję ciężarek, w tym przypadku ja stosuję ciężarku 20-gramowego, w zupełności mi wystarczy, tutaj na jezioro woda stojąca, także w zupełności wystarczające jest taki 20-gramowy ciężarek, który nakładam tutaj na agrafkę. Następnie stosuję stoper, żeby mi duży, gruby stoper, żeby mi ten krętlik z agrafką nie przechodziły przez przypon. Następnie dowiązuję przypon z hakiem, kupuję gotowe przypony z hakiem węgorzowym, to jest rozmiar 2 bądź 3, taki haczyk z zadziorem. No i przywiązuję tutaj, on jest na przyponie bodajże 0,28, trochę grubszym niż ta żyłka, no ale
taki idzie po prostu w zestawie, także taki zamontowałem. No i przywiązuję, no i mamy taki gotowy zestaw. No i dobra, no i co dalej? No wiadomo, że jeżeli normalnie założymy czy trupa, czy wątróbkę, czy rozsówkę, na cokolwiek łowimy, ja w tym przypadku złowiłem tego węgorza na martwą rybkę, na ukleję. I co robić, żeby po prostu ten zestaw nie zalegał w tym zielichu, tam w tych zaroślach na dnie wody? Prosta sprawa, jak trzeba odpowiednio przygotować do tego przynętę. Ja już tutaj mam zestaw, który zawsze używam. To jest tak, przede wszystkim bierzemy sobie ukleję. Bierzemy sobie ukleję, następnie przecinamy ją w okolicy tutaj, w okolicach brzucha po prostu. Robimy delikatne nacięcie. Następnie ja biorę kawałek styropianu, taki kawałeczek, najlepiej żeby był taki węższy z przodu, szerszy z tyłu, żeby można było go swobodnie wsunąć w rybę. No i następnie w to nacięcie, gdzie tutaj zrobiłem, wsuwam taki kawałek styropianu. On musi być, w zależności od wielkości uklei, musi być odpowiednio duży, żeby po prostu ta ryba nie szła na dno, tylko żeby ona sobie tam 20-30 cm, w zależności jaki mamy przypłon, nad tym dnem pływała. No i tak gotowo ukleję zakładamy na haczyk. Ja akurat zakładam od głowy, można ją przebijać tutaj przez grzbiet. No i tak gotowy zestaw, no i taki zestaw jest gotowy do wyrzutu. No i następnie zarzucamy taką wędkę i wtedy ten ciężarek opada na dno, a ryba z tym styropianem w środku sobie po prostu dryfuje, czy unosi się 20-30 cm nad dnem, czy tam do 40, w zależności jak długi mamy przypon, i w ten sposób ona tam sobie wisi i czeka na drapieżnika. No i dobra, pokażę wam, jak to wygląda w wodzie. O, widzicie, tu jest akurat płytko, także nie będzie można tego zobaczyć, aczkolwiek no tu będzie się ukleja unosić na powierzchni. Dzięki temu styropianowi ona nie opadnie na dno. No i tak, i taki zestaw po prostu zarzucamy i tak jak mówię, ona będzie się unosić zaraz nad dnem. Później wędkę stawiam na sygnalizatory. No i ja myślę, że to by było na tyle. Główne podstawowe informacje, czyli no, jeszcze raz powtórzę, miejscówki jakie wybieram, no to są przede wszystkim miejsca, nie wiem, gdzie są powalone drzewa, konary drzew, dużo tego jest, po prostu są moim zdaniem najlepsze miejscówki, bo tam węgorz się ukrywa, ma gdzie uciec, do tego jeszcze jakieś porośnięte dno, także no w tym momencie taką miejscówkę wybrałem. Oczywiście to nie była przypadkowa miejscówka, bo była z polecenia, ale robi swoją robotę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, oglądajcie, a na końcu zobaczycie samą rybkę, która dała mi wiele frajdy z holu. W filmie krótkie ujęcie z holu, niestety to wszystko, co się udało nagrać. Na koniec medalowa ryba moja, także zobaczycie, naprawdę fajny okaz. No i oglądajcie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, takich odcinków będzie na pewno więcej. Był to mój pierwszy wypad w tym roku na węgorze, w sumie pierwszy mój wypad od kilku lat na węgorze, także naprawdę udany wypad, zaliczony, mega frajda, fajny haul, udało się wyjąć rybę, super, oglądajcie, dzięki, piąteczka, do następnego razu, subskrybujcie koniecznie kanał. Nie dasz mi podbiera, a nie. Nie, kurwa, węgorz. Ale piękny. Kurwa. Jakieś takie wytyny. Patrz, chuj. Ojeny, jaki ogromny, Czekaj, żeby nie wszedł ten.
Trzymaj to. Chodź go w ręce. Byta. Ale byta. Udało się wyholować takiego wymorza. 95 cm. Piękna sztuka. Mój rekord. Bardzo mocno.